Cześć, witam was bardzo, bardzo gorąco w kolejnym materiale z gry Overwatch. E, dużo pytań było na temat celownika, jak go ustawić, kolor zmienić itd. Oczywiście ja wam pokażę jak to wygląda na PS4, na mm, PC, czy w ogóle na Xboxie, czy w ogóle e, ogólnie na konsolach, czy na kąpie wygląda. Wydaje mi się podobnie. Czyli po prostu wchodzimy w opcje, szukamy zakładki sterowania. I tutaj macie celownik. No, i to był na tyle w sumie, bo tutaj mamy rodzaje, które chcemy ustawić. Ja mam akurat krótki krzyżak, a może być taki krzyżak, Widzicie, dupny, strasznie duży. Możemy też sobie zmienić kolor na inny niż, niż tylko zielony. Nie wiem, na przykład. A, czarny. Czemu nie? Już wam pokażę. I widzicie, mamy czarny celownik. Jest to trudne, łatwe do ogarnięcia. Jeszcze fajnym akurat myk wam pokażę. Bo to są akurat ustawienia pod konkretną pod wszystkie postać. Ale jeżeli przykładowo wybierzemy sobie nie wiem bastiona i teraz sobie, a, przepraszam jeszcze nie, tak? Wybierzemy sobie bastiona, to sobie ustawimy przykładowo kropkę kolor, wybierzemy sobie czerwony i teraz zmieniamy sobie postać na bastiona. Nie mamy kropkę, mamy po prostu mm, ustawione pod po tą tylko inną postać. E, dowolny celownik, czyli jest to dość fajna opcja. Wydaje mi się, że do każdej o, postaci możemy sobie dostosować nasz celownik. Oczywiście, raczej to jest takie. Mm, dla osób, które lubią, po prostu się pobawić takimi opcjami i tak dalej, bo raczej dużo osób po prostu gra jedną, jednym celownikiem na wszystkie postaciach nie wiem, ze względu może na przyzwyczajenia, ewentualnie m, też jeżeli jest postać, nie wiem, Hanzo, jakiś y, po prostu y, konkretny, y, konkretna postać, to może po prostu tam się w, w zagłębiać w konkretne y, celowniki pod konkretną postać. Wydaje mi się, że Ale to bardziej może na kompie y, na konsoli raczej po prostu preferuję, ja przynajmniej preferuję ten krzyżak, gdzie po prostu mam przede wszystkim ten krzyżak krótki, jest mały i ewentualnie celownik zielony, no to po prostu tak mi się jakoś przyjęło, że, że po prostu gram na takim małym celowniku. Oczywiście tutaj mamy czułości osi X, osi Y, po prostu ja mam na takie ustawieniach czasem po prostu tą czułość osi X zmniejszam nawet nie wiem, po prostu każdy wiadomo, każdy sobie gra według swoich upodobań, według e, s, e, w swoich, nie wiem, według swojego jakiegoś tam um, ustawienia e, jak mu się przyjemnie gra i tak dalej. I widzicie, ja na takim celowniczku gra, my, myślę, że po prostu celowanie w głowę jest wtedy ciut łatwiejsze, bo nie ma co ukrywać, celowanie na konsoli nie jest łatwe w głowę. No ale nie szasemy to było w sumie na tyle w tym odcinku, jeszcze na sam koniec zrobimy sobie czołk i po prostu troszkę tych botów wybijemy przy odrobinie szczęścia, a jak nie to trudno. Także jeżeli chcecie jakieś ewentualne poradniki, nie wiem, chcecie konkretną postać zobaczyć z tej gierki, piszcie w komentarzach. Oczywiście możecie jeszcze się też podzielić Waszym celownikiem jak i na jakim wygracie akurat. I tyle. Także trzymajcie się gorąco i do, zapraszam na kolejny materiał, ewentualnie na te starsze, które są już na kanale. Także trzymajcie się gorąco. Cześć!